Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiejsza krótka piłka będzie recenzją takich książek, które ja nie do końca lubię recenzować, o tym za chwilę i chyba rzeczywiście będzie dość krótka, chociaż ja zawsze zapowiadam, że te recenzje mają być krótkie, a potem okazuje się, że krótkie nie są. Więc słuchajcie, będziemy dzisiaj mówić o książce Misza, kot za Uralu Karoliny Talar. To jest książka, którą dostałem w prezencie od żony na święta i szczerze mówiąc ja wcześniej o tej książce w ogóle nie słyszałem. Wydana była w 2023 roku. Autorka prowadzi bloga o kotach, Kociosmędek. Przyznam szczerze, nie znam, w ogóle nie znam tego bloga. Zajrzałem sobie dopiero po lekturze książki, ok. Wcześniej go zupełnie nie znałem, więc była to dla mnie wielka niewiadoma. Książkę wydało wydawnictwo Wielka Niedźwiedzica i to jest imprint, jak się okazuje, wydawnictwa Dziwimisie, chyba, tak, czy jakoś, tak, wydawnictwa dla dzieci, które, no nie wiem na jakiej tam zasadzie, nie wiem czy to będzie kontynuowane, zrobiło sobie taki imprint, żeby najwyraźniej wydać książki dla dorosłych, bo podkreślam, mimo tego, że jest to książka o kotku, głównym bohaterem jest kotek i tak jak tutaj okładka mogłaby sugerować jakąś taką fajną powieść dla dzieci, jest to książka ewidentnie przeznaczona dla osób dorosłych. O tym dlaczego za chwilę. Ale tak jak już mówiłem, nie lubię recenzować książek humorystycznych. Wspominałem już o tym nie raz, nie dwa, nie trzy. No takich, no nie wiem, no, ciężkie to takie określenie gatunku. Nie powiedzieć, że literatura humorystyczna, no ale rozumiecie, cały szereg najróżniejszych gatunków nastawionych jednak na to, żeby czytelnika rozbawić. To, co mówiłem przy okazji recenzji opowiadań Łukasza Kucharczyka, że to jest trochę tak, że no, albo cię coś śmieszy, albo nie śmieszy, z tym się nie dyskutuje. Masz poczucie humoru takie, jakie masz. Mogą cię śmieszyć rzeczy bardzo intelektualne, mogą cię śmieszyć rzeczy bardzo proste i to nie sprawia, że nie wiem, coś jest z tobą nie tak, albo coś z książką jest też nie tak, bo to po prostu zależy od jakiegoś grona odbiorców. I po tej książce to widać doskonale. Naprawdę, bo humor w tej książce, przechodząc już do recenzji, jest bardzo prosty. Jest to taki humor, no powiedziałbym z jednej strony boomerski, z drugiej trochę walaszkowy, oparty na takich bardzo prostych nieporozumieniach skojarzonych najczęściej z tym, co jest poniżej pasa, z pewnymi, że tak powiem, substancjami, które się wydobywają z człowieka, z wydalaniem i no, przedłużaniem gatunku ludzkiego i tym podobnymi rzeczami, czyli po prostu kapitalny, jak dla mnie kapitalny, idealny humor boomerski po prostu w sam raz dla mnie. To tyle, jeżeli chodzi o ten aspekt humorystyczny. Przeczytam wam fragment. Głównym bohaterem, a może zanim przeczytam to jeszcze tytułem wprowadzenia, głównym bohaterem jest kot komunista. I to jest, słuchajcie, ja nie wiem, w tym roku to jest trzeci kot komunista i czwarty kot, który kojarzy się z komunizmem w literaturze, bo najpierw mieliśmy kota Mruczka chyba, nie pamiętam jak on się nazywał, czy on miał w ogóle imię, kota z buntu Reymonta, to był ten kot liberał, który komunizmie z dala ode mnie. No ale był jak najbardziej tutaj rewolucji, kota, który jedno z najrozsądniejszych zwierząt w tej książce. Później był Iwan Kotowicz, czyli kot, który no, przeżywa początkowo fascynację komunizmem, a później odkrywa, co za tym wszystkim stoi. Później był trzeci kot Tit, czyli kot nieświadomie wykorzystany przez komunizm, milczący kot, którego Kuzniecow zrobił, no może nikogo nie zrobił, ale wcisnął go w swoją propagandową powieść. No i teraz mamy Misza, kotę komunistę i to wierzącego w system całym sercem, choćby mu się niebo zwaliło na głowę, to on i tak dalej będzie komunizm propagował. Jest tak zaczadzony tym systemem i tutaj przeczytam wam fragment. Tutaj w Polsce, gdzie obecnie mieszkam, nic nie jest proste. Tutaj, proszę ja was, istnieje specjalny rodzaj ludzi, którzy nie zajmują się niczym więcej niż wsadzaniem czegoś kotu od zakrystii. No nie ściemniam, jak Bonie Dydy. Z łapką na puchatym serduszku wam to mówię i klnę się na pamięć Lenina. Każdy w miarę normalny człowiek w Polsce normalnie do kota podchodzi. Po grzbiecie pogłaska, łeb poczochra, ale taki jeden, co się zwie weteryniarz, to już normalny nie jest. I on, proszę towarzyszy, za każdym razem na dzień dobry wsadza mi termometria w dupę. Nie wiem w sumie, co o tym sądzić. Niby mówią, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, ale czy to dotyczy tego rodzaju przeżyć, to ja nie jestem do końca przekonany. No powiedzmy sobie wprost, u nas takich rzeczy w Rosji nie było. Tam nikt nikomu nic do dupy nie wsadzał. Może dlatego, że u nas lud spokojny i kulturny i wielce. I żadnych weteryniarzy u nas nie było, a nie to, co tutaj. Zawsze mi dziadek mówił, że Polsza to dziki kraj, to mnie wierzył. Teraz mam za swoje. A może dlatego, że u nas w Rosji ludzie bimber pili, a nie jakąś wódkę? Po bimbrze takich głupich pomysłów w głowach nie ma. A i urzędnicy bardziej życzliwi się robią, jak im się bimbru podlać odpowiednio. O. I tak to mniej więcej ta książka wygląda. To oczywiście na tle całej książki były takie żarty dość łagodne, bo tam wiele z nich jest bardzo brutalnych, ale świetnie też pokazują taką kocią mentalność, o tym jak to na przykład kot zostawił tego dziadka, bo on sobie tutaj mieszka z dziadkiem, później się babka pojawia, zostawił dziadka na pastwę wilków, kiedy to akurat dziadek dostał rozwolnienia w czasie jakiejś tam ciężkiej syberyjskiej nocy. I wiele tym podobnych żartów i o tym, jak to babcia wyszła do wychodka i się do niego przymarzła, że tak powiem, określoną częścią ciała. Większość też tych dowcipów ułożona jest na zasadzie takiego niezrozumienia pewnych spraw, zwłaszcza tych związanych z przedłużaniem gatunku ludzkiego, przez obserwującego to wszystko kota. Więc teraz macie już pełen obraz humoru. Jeżeli chodzi o samą historię, no to jakby poznajemy tutaj kota, który ileś tam już żyć ma za sobą, żyć przez samorzut, w tym wypadku akurat, ma za sobą i żyje sobie właśnie za Uralem z takim właśnie dziadkiem, z którym się tam razem różne, najróżniejsze przygody przeżywają. Co jest też ciekawe, to większość z nich tyczy się takiego zwyczajnego życia w ciężkich warunkach. No gdzieś chyba na początku XX wieku, czy też może po II wojnie światowej, jakaś wojna, ciężko mi było zidentyfikować, o jaką tutaj może chodzić, ale po którejś z tych wojen. Więc tak sobie oni żyją i funkcjonują. Jak zapewne z tego fragmentu widzicie, kot jest tutaj propagatorem komunizmu. No, a jak autorka? A na szczęście autorka zdecydowanie nie. I to jest też bardzo ciekawy zabieg w tej książce, kiedy widać, jak rzeczywistość rozjeżdża się z tym, o czym nam tutaj kotek opowiada, prawda? Czasami oczywiście my z historii wiemy, że to, co on mówi, to tam wygląda zupełnie inaczej, jak zwłaszcza w przypadku Polaków na Syberii. To akurat jest przykład dość czarnego humoru, no ale faktycznie z takiej perspektywy kogoś zaczadzonego komunizmem to akurat dość trafnie to wygląda, ale finał tej jego syberyjskiej historii rzeczywiście, jeżeli ja miałem jakieś wątpliwości co do tego, czy tutaj przypadkiem nie ma takiego, wiecie, trochę ocieplania wizerunku komunistów. Nie, no to finał tej historii przekonuje mnie, że to jest po prostu pewien konsekwentny wybór tego, jaki ma być główny bohater i on taki sobie jest do samego końca, a rzeczywistość jest bardzo smutna, wbrew pozorom i wbrew temu, że ta książka jest całkiem wesoła. Co do poprzednich wcieleń, to tutaj mam parę zastrzeżeń natury historycznej jak zwykle i oczywiście wiem, że to nie jest powieść historyczna, no ale jeżeli piszemy już o historii, to piszmy o niej sensownie. Kot Misza, jak to prawdziwy komunista, jest oczywiście antyklerykałem i na przykład właśnie w czasie życia na Syberii toczy ciągłą wojnę z miejscowym Batiuszką i z jego kotem, To też jest w zasadzie ciekawa historia, ale właśnie, tutaj jest kolejny przykład tego, jak widzimy, jak rzeczywistość rozjeżdża się z tym, o czym mówi kot, bo on tego Batiuszka nam usiłuje przedstawić w jak najgorszym świetle, a z wydarzeń, które nam przedstawia, no wynika jednak, że to wcale nie jest taki zły człowiek, pewne swoje wady ma oczywiście, ale w określonych sytuacjach jest w stanie no zaryzykować swoim życiem, a majątkiem to już na pewno, żeby ratować jednego z chłopów, więc całkiem tutaj wygląda sensownie. W jednym z poprzednich wcieleń jest kotem plebana i tam to też jest taka trochę satyra, no nie wiem, mi się to trochę kojarzyło z tym opowiadaniem Iwaszkiewicza Matka Joanna do Aniołów, tylko że bardzo, bardzo nie na serio w tym wypadku akurat. Tam jest taki jeden żart, który moim zdaniem był przegięciem różdżki o ciupinkę i był zdecydowanie niesmaczny i nawet te żarty o rozwolnieniu zdecydowanie jakoś lepiej mi podeszły. Ten o lekcjach śpiewu, no nie, uważam, że to było zdecydowanie nie na miejscu, no ale jeden na całą książkę to jakoś to przeżyłem. Natomiast jeszcze poprzednia historia to jakby nasz tutaj kot jest kotem wiedźmy. No, mój ukochany temat w literaturze popularnej, procesy o czary. I powiem szczerze, że na tle tego wszystkiego, co się wypisuje dzisiaj o procesach o czary, to akurat u Karoliny Talar jest w miarę. To się jeszcze da przeżyć. To znaczy, tam oczywiście jakby w pewnym momencie ma dojść do samosądu. Gdyby to się samosądem skończyło ze strony ludzi z wioski, ja bym złego słowa nie powiedział. Były takie sytuacje. Okej. To, że tutaj jakby pleban no, jest w konflikcie z wiedźmą i to on, powiedzmy, tych ludzi tam gdzieś na tę wiedźmę podpuszcza, też machnąłbym na to ręką. No ale po pierwsze, data, która jest podana, to jest data zdecydowanie za wczesna. Wiadomo, że wtedy mniej więcej we Francji się zaczynają procesy o czary. Gdzieś tam pierwsze notowane to może już są, ale to jest za wcześnie na to, żeby to miało wyglądać tak, jak to tutaj wygląda w tej książce, tak? To nie mógłby być taki proces, który powiedzmy zakończony, no jeśli miałby być zakończony spaleniem wiedźmy, to miałoby się to tutaj na jarmarku, bo tu ludzie by wiedzieli, przyszli, no nie, to by była taka nowinka, że ludzie by się tu w głowę pukali, co? Proces o czary? Jaki w ogóle? Zresztą to nawet wtedy we Francji trzeba by było też mniej więcej odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdzie się to dzieje. Autorka szczęśliwie tego unika, bo gdyby to chodziło o północną Francję, to w ogóle nie miałoby możliwości i racji bytu. W południowej wtedy tak, bo tam administracyjnie, sądowo to zupełnie inaczej wyglądało przez jakiś czas. No ale nawet jeśli... Nie mogło to wyglądać w taki sposób, że pleban tutaj sobie wymyśla, żeby mu kata sprowadzić. Nie, takimi rzeczami zajmowały się sądy. Nie wiem, wiejskie, miejskie, jakie bądź, tak? Ale sądy, to sąd wymyślał, żeby sprowadzić kata. Nie żaden pleban, bo to nie pleban prowadził proces, tak? Więc lepiej byłoby już zostać przy tym samosądzie i to doprowadzić do końca, a nie w taki sposób. Co do losów kota, z tej historii, z tego życia akurat. No Francuzi w tym temacie mają bardzo dużo za uszami. Bardzo dużo, więc absolutnie nie będę się tutaj z wizją autorki spierał. W to akurat byłbym w stanie uwierzyć. Więc tak to wygląda. Ale żebyście nie myśleli, że ta książka jest tak od początku do końca wesoła, to powiem szczerze, co mnie bardzo na plus zaskoczyło i naprawdę bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiło. Z pomiędzy tych żartów, tych właśnie, tak jak mówię, waloszkowych, około rozporkowych i tym podobnych żartów, wyziera nam bardzo trudna rzeczywistość ludzi żyjących na wsi właśnie w tamtych czasach, zmagających się z takimi bardzo podstawowymi problemami. Ludzi, którzy mają świadomość tego, że każda kolejna zima może być ich ostatnią, że mogą nie przeżyć przednówka, że jak przyjdzie starość, to być może sobie nie poradzą. I ludzi zmagających się też z bardzo niedobrze nastawionych do nich naturą. A co więcej, i to szczerze mówiąc, to było po prostu kapitalne, los zwierząt, tak? W pewnym momencie jest taka historia o rywalizacji dwóch kotów o kotkę. I to było po prostu niesamowite. Gdyby jeszcze kiedyś autorka zdecydowała się napisać książkę też dla dorosłych o kotach i z perspektywy kotów, to ja to biorę w ciemno, bo przyznam szczerze, że to ten moment właśnie, rywalizacja tych dwóch kotów o kotkę i to, jakie to było przykre w finale, jak to wszystko się zakończyło, to było niesamowite i widać rzeczywiście, że to jest ktoś, kto o tych kotach wie bardzo dużo, o ich zachowaniach, o ich sposobie bycia, więc tak. I jeszcze jedna rzecz na koniec, która mi się rzuciła trochę na minus. Rozumiem finał, to co się dzieje w ostatniej historii tej polskiej. Rozumiem to doskonale, rozumiem, że jest to próba zwrócenia uwagi na trudny los zwierząt jednak w naszym kraju mimo wszystko. Czapki z głów z tego powodu, ale jedno ale, nie do końca zgrywa mi się psychologia, taki portret psychologiczny tego kociego bohatera, jakby na to nie patrzeć jednak jakiś ten portret tam jest przez te wszystkie życiorysy z tym finałem. To znaczy, ja rozumiem, że on jest zaczadzony tym komunizmem i dla niego Rosja to jest po prostu najlepsze, co może być. Choćby mu rzeczywistość, nie wiem, jakie chołupce wycinała, to on będzie dalej myślał to, co myśli. Ale jego spojrzenie, sposób narracji, który się zmienia w tej wersji, w tej jakby rzeczywistości polskiej, w porównaniu do tego, co on mówił i w jaki sposób mówił wcześniej, zupełnie mi się nie klei. Ja tu widzę, znaczy ja widzę zabieg ze strony autorki, że teraz, drogi czytelniku, pokażę Ci, jaka jest właśnie ta sytuacja kotów w Polsce. Ale słuchajcie, mimo wszystko nikt mnie nie przekona do tego, jak źle by teraz nie było, że te 100 lat temu koty, które żyły właśnie gdzieś tam na wsiach w jakichś tych ciężkich warunkach, miały pod jakimkolwiek pozorem lepiej. Nie miały lepiej, bez żadnej opieki, bez żadnych leków. Nawet jeśli te teraz lądują w schroniskach, to mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby taki kot właśnie przeskakujący z tego życia na życie mógł to w taki sposób obserwować. Znaczy, cały czas mówię, ja rozumiem, o co chodzi, rozumiem, jaki był cel, ale nie spina mi się to psychologicznie w jedno z takim bohaterem. Chociaż oczywiście to jest, gdyby to funkcjonowało jako osobne opowiadanie o osobnym kocie, też nie ma żadnego problemu. Natomiast tutaj mi to trochę ze sobą nie zagrało. Językowo, tak jak słyszeliście, to jest bardzo poprawnie napisane. Misza operuje dość krótkimi zdaniami, ale to jest taka ciekawa stylizacja, często wtrąca rusycyzmy. Znalazłem chyba kilka, może trochę więcej literówek, niewiele, prawdę powiedziawszy. Czyta się to bardzo fajnie. W ogóle, jeżeli ja już dostaję na wstępie jakąś literaturę popularną z językiem choć odrobinę wystylizowanym, napisanym poprawną polszczyzną, to i tak jest lepiej niż w ogóle jakaś średnia literatury w Polsce. Więc jakby bardzo, bardzo sympatyczna rzecz. Jeżeli macie ochotę na rozrywkę, na takim nie do końca intelektualnym poziomie, tylko chcielibyście coś takiego właśnie zabawnego poczytać, takim właśnie humorem, taki trochę bardziej, że tak powiem, nie chcę jednego tutaj słowa użyć, ale bardziej wulgarny Pilipiuk, właśnie taki Walaszek, mniej więcej tego rodzaju klimaty, to myślę, że jak najbardziej z dużą liczbą żartów o seksie oczywiście, tak? Jak najbardziej też to zdecydowanie myślę, że ta książka powinna się Wam podobać. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.